W dniu dzisiejszym chcielibyśmy zaprezentować dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego nowy samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w ramach projektu Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach etap czwarty współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Samochód, który pozyskaliśmy, jest wyposażony, można powiedzieć, kompleksowo w osprzęt do działań ratowniczych, które strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie będą wykonywać przy ich użyciu na terenie powiatu dzierżoniowskiego, ale też nie tylko. Samochód wraz z osprzętem kosztował około 1 200 000 zł. Jest to ogromne wsparcie dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, który dzięki pozyskanemu samochodowi, jak również sprzętu, który się na nim znajduje, będą zwiększać bezpieczeństwo obywateli powiatu dzierżoniowskiego. Jest to samochód posiadający zbiornik wodny o pojemności 5,5 m sześciennego oraz zbiornik na środek pianotwórczy w ilości 555 decymetrów sześciennych. Posiada autopompę dwuzakresową. Ma rozszerzony ten samochód moduł do ratownictwa drogowego. Są to narzędzia i cały osprzęt do ratownictwa drogowego, to są urządzenia hydrauliczne, a także zestaw pneumatyczny. Ponadto znajdują się na nim sprzęty, które są w wyposażeniu standardowych pojazdów w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Jest to sprzęt oświetleniowy, łącznościowy, również jest to sprzęt ochrony dróg oddechowych. Do samochodu również zostały zakupione urządzenia pomiarowe, które nam pozwolą na detekcję tu też pożarów czy też innych gazów niebezpiecznych. Brakowało nam tego samochodu, gdyż podkreślę, jest to samochód ciężki, z zwiększoną ilością wody, więc strażacy, którzy jadą jako pierwsi na miejscu zdarzenia, z tyłu głowy mają tą świadomość, że mają większą ilość środka gaśniczego w postaci wody czy też środka pianotwórczego. W Straży Pożarnej sprzęt cały czas jest modyfikowany, zmieniany. Jak tu również sprzęt do ratownictwa drogowego jest najwyższej półki. Mam nadzieję, że nam się nie przyda, a jeśli będzie się nam już przyda, na pewno wykorzystamy go odpowiednio. Samochód dotarł do nas w miesiącu wrześniu. Wprowadzony został przez jednostkę ratowniczo-gaśniczą do podziału bojowego w miesiącu październiku. Brał już udział podczas działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Głównie były to pożary.